Wolałem zapytać o uprzedziłem państwa pytania, także wszyscy ja powiedzą ustawa, że będziemy montować na terenie lokalnego motywu. Tak, ta sama, dziękuję bardzo. Ta sama grupa radnych wystąpiła o aplikowanie środków na rzecz projektu Centrum Rekreacji przy ulicy Sportowej, a także w kwestiach remontu infrastruktury drogowej. To już pan Andrzej zdążył zapytać o te kwestie dotyczące klęskowych środków na rewitalizację dróg. Pan Robert Kurosz złożył interpelację w sprawie opłat od przewozu bagażu, w tym wózków dziecięcych. Zgodnie z uchwałą z roku 2003 i 2012 Rady Miasta nie ma nałożonych obowiązków na pasażerów żadnych opłat z tego tytułu przewozu bagażu. Być może jeżeli któryś z kontrolerów w ten sposób starał się egzekwować środki, czynił to niezgodnie z prawem. W odpowiedzi na interpelację pana Andrzeja Lubin, pana Andrzeja Bolewskiego dotyczącej wykonania ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków komunalnych w rejonie ogródków działkowych, niestety to ta propozycja nie jest ujęta w tegorocznym budżecie. Jeżeli uda się miastu zaoszczędzić jakieś środki, wówczas ten państwa problem będzie na bieżąco rozwiązywany. Jeśli chodzi o interpelację dotyczącą środków przeznaczonych na remont infrastruktury po powodzi w roku 2010, z informacji uzyskanych wiem, że komplet fiszek dotyczących tych projektów został złożony w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Dotyczy to także m.in. budowy trasy ścieżek rowerowych. Wniosek państwa Czerpaków i wniosek firmy Handen dotyczący wykupu nieruchomości został złożony stosownie z przepisami prawa i akceptowany przez odpowiednie komisje. Jeśli chodzi o wniosek pani Urszuli Kuzio w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej, kwestia tzw. maleców, a także interpelacja pana Jacka Wójta w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie Starego Miasta. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że udzielenie szczegółowego wyjaśnienia nastąpi po wprowadzeniu w życie opracowywania dokumentów, które będą regulować bardzo dokładnie sposób prowadzenia handlu i wszelkiej działalności gospodarczej na płycie rynku, zarówno małego, jak i dużego. Następne wnioski, interpelacje. Interpelacja pani Wiesławy Fabek dotycząca organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta po otrzymaniu pisma z komendy powiatowej podczas spotkania z panem burmistrzem. Kwestia tej organizacji ruchu będzie jeszcze rozpatrywana. Pismo pana Andrzeja Bolewskiego w sprawie programu niskiej emisyjności. To jest połączone jakby z programem, z zainteresowaniem pana prezesa Andrzeja Bolewskiego, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodzi o zafunkcjonowanie wniosków miejskich, a także wspólnych wniosków miasta i mieszkańców w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Otrzymaliśmy jako Rada protest mieszkańców Kamienia Prebańskiego w sprawie lokalizacji tak zwanego przytuliska tu w pobliżu oczyszczalni ścieków. Pani Radna spotyka się na bieżąco z mieszkańcami. Myślę, że dojdzie również do takiego spotkania Komisji Gospodarki, która będzie wizytować zgodnie z planem wizytacji oznakowań i ulic miejskich. Wówczas ewentualnie mieszkańcy będą prosić również o spotkanie pana burmistrza Marka Wątkowskiego. Pan Tomasz Krańczak zapytał o istnienie sanitariatu na dworcu PKS. Myślę, że w chwili obecnej te kwestie już będą podlegać jurysdykcji miejskiej, a więc problem będzie zupełnie inaczej rozwiązywany. Nie trzeba będzie w tej sprawie interweniować samorządu. Wojewódzki Sąd Administracyjny. Złożyliśmy jako Rada odpowiedź właśnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na skargę Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu odnośnie tak zwanej uchwały śmieciowej. Uchwała była, drodzy państwo, objęta nadzorem wojewody świętokrzyskiego. Nie stwierdzono nieważności tej części uchwały dotyczącej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to dopuszcza żądanie podania numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej właściciela nieruchomości składającego deklarację o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka odpowiedź została odesłana, wcześniej przygotowana przez odpowiedni wydział.
interpelacji pana Jacka Wybusa dotyczącej tak zwanej budki parkingowej przy ulicy Mickiewicza. Pan naczelnik Wiesław Polak, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, skierował stosowne pismo do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora w Zabytku. Będziemy czekać na odpowiedź w tej sprawie. Również pan Jacek Wybus złożył interpelację w sprawie usytuowania bądź ich brak koszy na targowisku. Tę sprawę przekazano do rozpatrzenia Sandomierskiemu Ogrodniczemu Rynkowi S.A. Otrzymaliśmy również propozycję, która wpłynęła także do Urzędu Miejskiego w kwestii propozycji pani Wiesławy Sawa i pana Piotra Koniawskiego w sprawie koncepcji tworzenia Zakładu Drogi Miejskiej Usług Komunalnych. Pismo do wiadomości dotyczące tak zwanej sprawy aprawentówki złożył pan Andrzej Morecki, zajmuje już od lat w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim. Otrzymała Rada również skargę panu Wojciecha Kopty w sprawie naruszenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, braku rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków, rażącego naruszenia artykułu 24 ustawy o pracownikach samorządowych. Sprawa mi Europejskiego spraw pana Wojciecha Kopty na kilku już posiedzeniach, które te dwóch lub trzech zajmowała się komisja rewizyjna i wypracowała stanowisko w tej sprawie. Do Rady Miasta i do radnych dotarło także pismo pana doktora Wojciecha Mrowska w sprawie Festiwalu Muzyka Sandomierz 2015. Wczoraj otrzymaliśmy również odpowiedź pana burmistrza na interpelację w sprawie udrożnienia i oczyszczania rowów melioracyjnych wzdłuż ulicy Krótszej. Jest zapewnienie, że takowy ruch melioracyjny odtworzony będzie w podobnych warunkach pogodowych, myślę, że już po sezonie zimowym. Jeszcze jedna interpelacja pana radnego Tomasza Kamisaka dotycząca prośby mieszkańców o to, aby pan burmistrz wstali w staraniach o wybudowanie odcinka chodnika na ulicy Kwiatkowskiego wzdłuż obwodnicy od Bazarecku do bodajże pierwszego skrzyżowania z ulicą prowadzącą na osiedle przy szpitalu. Jest to oczywiście w gestii zarządu generalnej dyrekcji, natomiast my możemy monitorować prość. Pana radny zwrócił uwagę na to, że tam niestety już czas tragicznych zdarzeń także i nie tak. To są najważniejsze kwestie dotyczące spraw proceduralnych, pism, które państwo radni w postaci interpelacji bądź zapytań bądź mieszkańcy składali na nasze ręce. Ja jeszcze w dwóch zdaniach podziękowania dla klubu, radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości za partycypowanie w kosztach pomocy dla uczestników 11 Marszu Puławiaków. Razem z panem burmistrzem uczestniczyliśmy w podsumowaniu tego wydarzenia. Chyba mówię, że kultywuję tę tradycję. Dziękuję za finansową składkę. Dziękuję również wszystkim radnym, którzy na bardzo aktywnie odpowiedzieli na apel naszej deklaracji. Również małe co nieco dołożyliśmy na nagrody i skromny poczęstunek dla uczestników drugiego przeglądu Jacerek w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. W imieniu własnym, a także Muzeum Okręgowego pragnę serdecznie państwa wszystkich zaprosić na otwartą w biegłą sobotę wystawę pani Teresy Leduchowskiej Chorodyńskiej. Ta wystawa ma znaczenie symboliczne. Jest to wspomnienie 10. rocznicy śmierci ojca świętego, świętego Jana Pawła II, naszego honorowego obywatela, więc zachęcam szczególnie do odwiedzenia tej wystawy. Symboliczne fotografie przedstawiające pierwsze chwile po tym, jak dowiedzieliśmy się, że ojciec święty odszedł do Pana. Drodzy Państwo, również zachęcam do tego, aby wziąć udział w dniu 1 marca, mam program, Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwsza rzecz to w ciągu całego dnia między 9 a 17 prowadzona będzie kwesta przez m.in. Związek Strzelecki i proszę również radnych o włączenie się. I wspólna impreza organizowana przez pana burmistrza, przez pana posła, przez Towarzystwo Historyczne i jeszcze jedną organizację, już nie pomnę. Dziękuję bardzo panie pośle. Otóż tak, ten dzień świętowania żołnierzy wyklętych rozpocznie o 10:00 msza święta w intencji.
żołnierzy polskiego państwa podziemia niepodległościowego w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Później uroczystości na cmentarzu katedralnym przy symbolicznej mogile podpułkownika Antoniego Wittelowskiego. Grupka 12, Grobem Wilczy, bieg w pamięci żołnierzy wyklętych. Start na początku ulicy Szkolnej na wysokości cmentarza katedralnego, a kończy się na Zamku Sandomierskim. Tutaj zakończenie o 12.30, o 13.00 specjalny program pornomuzyczny Muzeum Okręgowym. Zapraszam na to wydarzenie. Jeśli już jesteśmy przy tej tematyce zaproszeń, to w dniu 5 marca w szkole podstawowej nr 3 o 11.00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji rocznicy powstania patrona Armii Krajowej, a w szkole nr 4 wieczornica poświęcona 35. rocznicy śmierci patrona Jarosława Iwaszczyka. No i bardzo ważna rzecz, na którą wszystkich radnych zapraszam, ja w imieniu Klubu Muzycznego Sandomierza, rozstrzygnący 15. edycji Sandomierza na roku, to sobota 7 marca, godzina 16, egzamin Krzeźmierza. Przepraszam za tą długą informację, ale w ciągu tego miesiąca było wiele wydarzeń, które bardzo ważne, o które Państwo radni mieli chęć.